Najpierw złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, później powrót do dyskusji o wariantach przebiegu. Tak można podsumować spotkanie w sprawie sądeczanki. Wzięli w nim udział parlamentarzyści, marszałek województwa, wojewoda oraz samorządowcy z gmin, przez które ma przebiegać droga. Kilka tygodni temu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk stwierdził, że rząd ma zabezpieczone środki na realizację. Jednak w przypadku, gdy przedstawiciele gmin nie dojdą do porozumienia w sprawie przebiegu, inwestycja nie dojdzie do skutku. Nie będziemy teraz dyskutować o konkretnych przebiegach w danym sołectwie czy gminie tej drogi, tylko zgodziliśmy się, że Generalna Dyrekcja składa, moi drodzy Państwo, w tym momencie wszystkie trzy warianty do oceny środowiskowej i zobaczymy, jak ta ocena zostanie zrealizowana. W trakcie spotkania ustalono, że pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Mamy dwie trudne sytuacje na przebiegu, mianowicie i w mieście w gminie Gnojnik i w mieście Czchów. Tam jest najtrudniejsza sytuacja, ale ja mam taką nadzieję, że ta wczorajsza rozmowa nas wszystkich również uświadomi włodarzom tych gmin, że nie ma idealnych przebiegów. Szanowni Państwo, kraj jest tak zurbanizowany, że gdziekolwiek byśmy poprowadzili nową drogę, zawsze zahaczymy o czyjeś interesy. A jak dodaje marszałek województwa Witold Kozłowski, teraz wszystko zależy od samorządowców, bo to ostatnia chwila, aby podjąć wspólną decyzję. Ja mam nadzieję, że to spotkanie zadziałało na wyobraźnię pana wójta i pana burmistrza i że troszeczkę więcej będą starać się myśleć o interesie naszym wspólnym niż tylko i wyłącznie o interesie swojej własnej gminy. A do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zostaną przedstawione trzy warianty: C rekomendowany przez projektanta, A alternatywny preferowany przez samorządowców oraz F najkorzystniejszy finansowo.